Teraz już przewodniczący Platformy Obywatelskiej, Borys Budka. Dzień dobry, panie przewodniczący. Coś smutny pan jest. Dzień dobry, panie redaktorze. Nie no, ciężka praca naszych parlamentarzystów w Komisji Zdrowia przed drugą skończyli. Niestety wiele poprawek nie zostało przyjętych. Będziemy starali się je zgłaszać jako wnioski mniejszości, ale pokazaliśmy, że warto było poczekać ten jeden dzień, by wsłuchać się w głos lekarzy, wsłuchać się w głos samorządowców i pokazywać rozwiązania, które są dobre do walki z pandemią. No ale zostały, jak rozumiem, potraktowane do kosza, tak? Jeden bardzo istotny postulat został spełniony. Od samego początku mówiliśmy, że absurdem jest zmuszanie między innymi karmiących kobiet do pracy i ta poprawka została przyjęta. Nie będzie mógł wojewoda zmusić do pracy na przykład świeżo upieczonych matek, jeżeli nie będzie na to ich zgody. Jak samopoczucie po wczorajszej debacie sejmowej, bo myślę, że wyborcy zachwyceni stylem tej debaty nie są. O, proszę pamiętać, kto taki ton narzuca. Jeżeli wychodzi premier Rzeczpospolitej, mówiąc, że chce zgody, a mówi no, rzeczy, które są naprawdę dla zwykłego śmiertelnika już absurdalne, no to pokazuje, że nie ma pomysłu, że zmarnował pół roku na wewnętrzne walki, na to, by utrzymać się na stanowisku, by zająć się stołkami, pieniędzmi, władzą, a nie walką z COVID-em. Mówiliśmy, że te pół roku trzeba poświęcić na przeorganizowanie służby zdrowia. Nie zrobili niczego, a wczoraj pan premier tak jakby w ogóle nie widział rzeczywistości. Mówił rzeczy, no, które absolutnie nie są prawdziwe. Wypominał pan premierowi, zresztą nie tylko pan, to co też szef rządu mówił kilka miesięcy temu w odpowiedzi. Szef rządu przypomniał, wykorzystując smartfon, pańską wypowiedź, gdy to pan mówił, że na jesieni będzie spadek zakażeń, że epidemia będzie w odwrocie. Co pan poczuł, kiedy przypomniano panu tę wypowiedź? Pan premier zachowywał się trochę jak taki dzieciak, który nie mając żadnego innego argumentu wyrywa coś z kontekstu. Przypomnę, że w kwietniu zaprezentowałem kompleksowy plan dojścia do wyborów na wiosnę 2021 roku. Podstawą tego byłby stan klęski żywiołowej. Opisałem dokładnie procedury, które powinny być wprowadzone i również mówiłem o tym, że być może jesienią będzie druga fala pandemii. Gdyby wówczas Kaczyński zgodzili się na polityczny kompromis, nie bylibyśmy w takiej trudnej sytuacji jak teraz. Niestety parli do wyborów. Przed chwilą pan redaktor, bo miałem okazję posłuchać przeglądu prasy, mówił o 70 milionach złotych wyrzuconych przez Sasina na wybory korespondencyjne. Tak, to jest jeden z przykładów. Ale te zakupy absurdalne, zakupy testów w Korei, które nie mają atestów i które nie są stosowane przez szpitale, zakupy maseczek bez atestów, zakupy respiratorów. Nadal w kasie ministerstwa brakuje kilkudziesięciu Panie milionów. Panie przewodniczący, tej transakcji. Ale ucieka pan od odpowiedzi. Panie przewodniczący, czy niezbyt pochopnie, nazbyt pochopnie nie mówił pan o tym, powołując się na opinie niewymienionych z imienia i nazwiska ekspertów oraz na analizy, które podobno były w pana dyspozycji, że jesienią koronawirus będzie w odwrocie? Raz jeszcze podkreślę, tamta wypowiedź jest wyrwana z kontekstu, natomiast wyraźnie prezentując cały plan polityczny, mówiłem o wyborach na wiosnę 2021 roku. Wskazywałem, jak może to być zrobione zgodnie z konstytucją. Mówiłem o stanie klęski żywiołowej, ale przede wszystkim, panie redaktorze, właśnie na tego typu okoliczności przewidziana jest możliwość wydłużenia stanu klęski żywiołowej. Nie byłoby problemu na przykład z tym, czy należy nosić maseczki, czy jest to bezprawne, czy prawne, czy można tak ograniczać prawa obywatelskie, czy nie, bo gdybyśmy mieli stan klęski żywiołowej wprowadzony wówczas,
byłoby dużo łatwiej wprowadzać określone obostrzenia, a jednocześnie gwarantować obywatelom, przedsiębiorcom odpowiednie odszkodowania. Byłoby z pewnością dużo łatwiej, natomiast tamta władza chciała na siłę przeprowadzić wybory. Przypomnę, najpierw 10 maja, potem 23 maja w sobotę, taki też był ich plan, a gdy to im nie wyszło, to później w czerwcu pan premier ogłosił uroczyste zakończenie walki z pandemią i cieszył się, że już nie trzeba nosić maseczek. Czy należy wprowadzić dzisiaj stan klęski żywiołowej w takim razie? To powinno być właśnie przedmiotem wczorajszej debaty. To rząd dysponuje, przynajmniej powinien dysponować, pełnymi danymi. Opozycja ma te dane cząstkowe, zbieramy je oczywiście od dyrektorów szpitali, zbieramy je od samorządowców, ale rząd powinien zaprezentować kompleksowy plan. Przecież, panie redaktorze, jest wicepremier do spraw bezpieczeństwa i obrony narodowej, czy jakoś tak to się nazywa. Od 6 października Jarosław Kaczyński nie zabrał w ogóle głosu, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa. Kwestie zdrowia, życia Polaków, tylko czym się zajmuje? Ale według pana, panie przewodniczący, według tych informacji, które pan ma, należałoby wprowadzić stan klęski żywiołowej? Powinno to być przedmiotem dyskusji na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. To taki stan wymaga dobrej analizy. Ja nie dysponuję takimi danymi, przepraszam bardzo, ale to rząd odpowiada za bezpieczeństwo, to prezydent odpowiada za bezpieczeństwo i na podstawie pełnych danych można takie decyzje podejmować. I raz jeszcze, ja nie powinienem opierać się na swoim, czy mi się coś wydaje, czy nie. Dlatego już ponad 2 tygodnie temu poprosiłem prezydenta Andrzeja Dudę o to, by zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego właśnie jako miejsce do pełnej analizy i do być może podjęcia wspólnej decyzji. No ale gdzie jest pan prezydent? Ja nie wiem, czy pan redaktor słyszał jakąś jego wypowiedź o COVID-zie, bo ja sobie nie przypominam przez ostatni miesiąc, by zajmował się tego typu sprawami. Więc nie, trudno jest wczoraj chyba prezydent podpisał ustawę o powołaniu tego funduszu medycznego, tak? To się tak nazywa? Który ma między innymi też ułatwiać działania w ochronie zdrowia, które pomogą w walce z COVID-em. Przede wszystkim Andrzej Duda podpisał ustawę, w której 2 miliardy złotych poszło na tępą propagandę Kurskiego i jego ludzi. Pan prezydent, zamiast przeznaczyć te pieniądze, wetując tą ustawę na służbę zdrowia, wówczas zdecydował, że dużo bardziej pomocna mu będzie telewizja do tego, by wygrać wybory. I tu pokazał, czym tak naprawdę zajmował się w kampanii wyborczej. To było jedno wielkie oszustwo, ponieważ obiecał wówczas, że Kurski zniknie z telewizji, zniknął na jeden bodajże dzień i wrócił, a w tej chwili jest z powrotem prezesem. Natomiast, żeby kompleksowo mówić o walce z COVID-em, należy spełnić te postulaty, o których mówiliśmy. To jest zwiększenie liczby testów do 100 tysięcy dziennie, co najmniej. Proszę zobaczyć, my mamy wskaźnik, o ile się nie mylę, z ostatnich dni ponad 20% trafionych, mówię niestety z przykrością, testów wśród osób, które są testowane. Należało zabezpieczyć, o czym mówiliśmy jeszcze latem, Polskę w szczepionki na grypę, co najmniej 10 milionów szczepionek na grypę. No i przede wszystkim stworzyć realny fundusz, co najmniej 5 miliardów złotych na walkę z COVID. Co jeszcze? No przecież pan premier wczoraj mówił, że mamy chyba 60% wolnych łóżek. No to dlaczego nie odbywają się planowe zabiegi? Dlaczego ludzie odbijają się od szpitali? Dlaczego umiera kierowca karetki, który nie potrafi który nie ma miejsca w szpitalu? Znaczy, to jest zderzenie rzeczywistości z kłamstwami z mównicy. I podpisanie jednej ustawy w świetle kamer absolutnie nie zmieni sytuacji polskich pacjentów, bo ten rząd nie ma żadnego pomysłu na kompleksowe rozwiązanie tej sprawy. No dobrze, a co by należało zrobić natychmiast? No bo pan mówi, że rząd nie ma pomysłu, a jakie, powiedzmy, 3 punkty konkretnych działań, co należałoby zrealizować? Powtórzę raz jeszcze. Po pierwsze, zwiększyć znacznie możliwość testowania ludzi.
doposażyć sanepid przede wszystkim w zasoby ludzkie, by nie było sytuacji takiej. Ale w jaki sposób zwiększyć liczbę testowanych, skoro laboratoria narzekają właśnie na brak pracowników i brakuje podobno samych testów też. Przede wszystkim należałoby dokonać odpowiednich zakupów. Przypomnę, że wyrzucano w błoto pieniądze polskich podatników, przepłacając za respiratory. Był czas na to, by zakupić nowoczesny sprzęt do testowania. Po drugie, jest wielu pracowników urzędów wojewódzkich, którzy w tej chwili nie wykonują pracy ze względu na taki faktyczny lockout urzędów. Mogliby być na infoliniach sanepidowskich właśnie po to, by informować o wynikach testu, bo często te informacje spływają do osób zainteresowanych po kilkunastu dniach. Co więcej, nie ma żadnych procedur, które mówiłyby, co robić, jeżeli w szkołach pojawia się osoba zakażona. Ja sam znam sytuację, bo dzwonią do mnie ludzie, gdzie rodzice sami podejmują decyzję, że będą w autoizolacji, bo nikt nie wie, co mają robić. Kolejny element, szczepionki na grypę. Otóż jeżeli ja słyszę, że my będziemy jeszcze chyba w styczniu dokupować szczepionki na grypę, to to jest jakaś piramidalna bzdura. Zgodnie z zaleceniami ekspertów wyszczepienie powinno osiągać 70%. Tymczasem w Polsce, o ile się nie mylę, jest to około 4%. No ale ja się nie dziwię. Jeżeli prezydent w kampanii wyborczej mówi o tym, że szczepionka to absolutnie nic dobrego, on się nigdy nie szczepił, jest takim chojrakiem. No przepraszam, znaczy to wszystko pokazuje, że oni zlekceważyli tą pandemię. I dzisiaj przychodzą do Sejmu mówiąc, jesteśmy otwarci na zgodę, to tak naprawdę weźcie wy odpowiedzialność. Nie, odpowiedzialność spoczywa na rządzie. My od pół roku zgłaszaliśmy, łącznie już jest 19 projektów ustaw, zgłaszaliśmy ponad 100 poprawek, które przyjmował Senat. Zero reakcji ze strony rządu. Co mówił premier? Nie przeszkadzajcie nam, nie wtrącajcie się. Jak prezydent nas obrażał? Na jednym z wieców mówił, że ta opozycja to jest gorsza od tego wirusa. Znaczy, to jest poziom politycznej debaty w Polsce i poziom odpowiedzialności rządzących. Ja chcę raz jeszcze powiedzieć. Szczepionki na grypę, by zabezpieczyć przede wszystkim seniorów, lekarzy, osoby, które walczą na pierwszym froncie. Zwiększenie liczby testów jest możliwe poprzez zakup odpowiedniego sprzętu, doposażenie laboratoriów i wykorzystanie tej bazy prywatnej. I wreszcie zmiana sposobu finansowania. Trzeba zmniejszyć wydatki w kancelarii premiera, prezydenta, Sejmu. One rosną lawinowo z roku na rok i przeznaczyć je na realną walkę z koronawirusem, w tym na dodatki do wynagrodzenia nie tylko dla pracowników, którzy są przez wojewodę oddelegowani do walki z COVID-em, ale dla wszystkich, którzy się tym zajmują. Bo nie ma znaczenia, czy pani pielęgniarka, pani salowa, czy pan radiolog, czy lekarz jest oddelegowany, czy nie. Ważne, że walczy z COVID-em i często naraża swoje zdrowie i życie. Panie przewodniczący, w przeglądzie prasy szeroko omawiałem artykuł z dzisiejszej Gazety Wyborczej ze śledztwa dotyczącego zakupu tych bezwartościowych, jeśli chodzi o sytuację epidemiologiczną, maseczek, które przyleciały wielkim samolotem i z pompą były odbierane przez premiera i wicepremiera. I okazuje się, tak przynajmniej wynika ze śledztwa Gazety Wyborczej, że za tym zakupem stoi Agencja Wywiadu. Co pan na to? Mnie już nic nie zdziwi. Znaczy, w czasach COVID-u bogacili się ludzie, tacy jak handlarze bronią, tacy jak instruktorzy narciarstwa jednego z pisowskich ministrów. Znaczy, to był czas, kiedy normalnie powinniśmy być solidarni, dbać o każdą złotówkę, która jest wydatkowana, a w Polsce okazuje się, że to był czas dla ludzi, którzy są na bakier z prawem. Znaczy, robiono wielką pizzerkę. Mnie się przypomina, tutaj ta analogia jest trochę daleko idąca, ale w 1968 roku Stefan Kisielewski pisał o... Albo dobrze, nie będę takiej analogii na razie robił. Natomiast rządzą nami ludzie, którzy absolutnie nie dorośli do trudnych czasów, bo oni zajmują się tylko PR-em.
Znaczy ten cyrk z tym samolotem, to te live'y w stacjach telewizyjnych, no to przypominało najgorszą propagandę dyktatur. Kiedy ludzie umierają, a tu się pokazuje samolot, który przylatuje. Przecież witanie samolotu przez chyba, o ile się nie mylę, tam Sasin był na płycie lotniska. Znaczy to jest tak jak dzisiaj ze Stadionem Narodowym. Ja nie wiem, czy pan redaktor zwrócił uwagę na ogłoszenia, które uruchomili taką stronę, ona się chyba nazywa Szpital Narodowy. Tam są zachęty do pracy na Szpitalu Narodowym. Wie pan, panie redaktorze, co zrobili w Katowicach? Pan premier i ja jesteśmy posłami z tego okręgu wyborczego, z Katowic. Tam stoją puste budynki, tam stoją szpitale, które są wyposażone w odpowiednią infrastrukturę. Brakuje sprzętu, ale są przygotowane na przykład do tego, żeby tlen podłączyć. Puste budynki, nawet wskazywaliśmy, ulica Ceglana czy inny prywatny szpital, który nie został uruchomiony. Są budynki. A oni co wymyślili? Żeby zrobić taką samą propagandę jak przy Narodowym, wymyślili, żeby Międzynarodowe Centrum Kongresowe przekształcić w szpital polowy. To jest robione tylko pod publikę. To jest absolutnie rzecz absurdalna, jeżeli stoją puste budynki. Tylko oni to robią właśnie po to, żeby stamtąd 24 godziny na dobę propaganda publicznych mediów mogła nadawać, żeby pewnie przyjechał pan premier Morawiecki, powiedział, jak to oni ekstraordynaryjnie działają. No ale przecież to jest coś absurdalnego z punktu widzenia nawet takiej zwykłej logiki. Lepiej jest uruchamiać awaryjnie szpitale, które są przygotowane w budynkach, niż uruchamiać coś, co nie jest do tego przeznaczone. Tylko czy im chodzi o załatwienie problemu, czy im chodzi o to, żeby reklamować. Panie przewodniczący, oczywiście, że chodzi o propagandę w dużej mierze. To tu nie ma wątpliwości, no ale niestety wciąż ta propaganda bardzo dobrze się sprzedaje. Borys Budka, przewodniczący Platformy Obywatelskiej, był naszym gościem w Onet Rano. Bardzo dziękuję.